Dobrze, a zatem myślę, że możemy zaczynać. To jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie. W imieniu Księgarni Tuliszków i Wydawnictwa Ibis wita Was Paulina Łabęcka. Przepraszam. I dziękujemy Państwu, że zechcieli Państwo spędzić dzisiaj z nami wieczór. Witamy Państwa na kolejnym certyfikowanym webinarze z cyklu Wartościowe Rozmowy. I na początku może takich kilka kwestii organizacyjnych. Dla tych z Państwa, którzy są już z nami po raz kolejny, to już pewnie wiedzą, ale dla usprawnienia wszyscy Państwo macie wyłączone mikrofony i wyłączone kamery. Oczywiście zachęcamy, żebyście Państwo aktywnie uczestniczyli w naszej rozmowie i zadawali pytania na czacie. Dzisiejszym naszym gościem jest Kasia Keller. Witam Kasia, serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry Kasiu, dobry wieczór. Kasia jest autorką licznych publikacji edukacyjnych dotyczących m.in. praw dzieci. Jest też animatorką kultury i pomysłodawczynią warsztatów promujących czytelnictwo. Ale przede wszystkim Kasia jest pisarką, a jej książki są uwielbiane przez małych czytelników i tych nieco większych. I dziś wspólnie z Kasią chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tych wartościowych książkach, o tym, jak rozwijać czytelnictwo wśród dzieci, wśród najmłodszych oraz zaprezentować Państwu dwie najnowsze książki Kasi wydane w wydawnictwie Ibis, czyli Fajną Ferajnę, Po prostu być sobą oraz Antykwariat dobrych życzeń. I może zanim oddam głos Kasi, chciałabym cię, Kasiu, też zapytać, skąd u ciebie wzięła się taka pasja do pisania i do tworzenia książek, zwłaszcza książek dla dzieci? Czy już od dzieciństwa marzyłaś o tym i wiedziałaś, że będziesz pisarką, czy narodziło się to w późniejszych latach? No, raczej wiesz, późniejsze. Znaczy, nie twierdzę, że jak byłam młodsza, to mi się tam nie kołatało w głowie to pisarstwo, bo wtedy zadręczałam rodziców, pamiętam, wierszami z rymami częstochowskimi na kilka A4. Potrafiłam taki wysmarować i musieli słuchać. Więc gdzieś to pewnie rosło, aczkolwiek takie stricte pisanie książek, to jest sprawa sprzed 5 lat. Dopiero wtedy się to zaczęło tak naprawdę. Wiesz, właściwie pół życia, jakbym pół życia związana jestem z pisaniem, bo wcześniej publikowałam artykuły dotyczące dzieci, tak, i publikacje na temat edukacji, na temat wychowania, ale wtedy pisałam do dorosłych o dzieciach, a od 5 lat piszę do dzieci bezpośrednio. Tak, a pisanie dla dorosłych, a pisanie dla dzieci, to można powiedzieć, są dwa zupełnie różne sposoby pisania, prawda? Zupełnie różne, to w ogóle nie ma żadnego porównania i muszę przyznać, że pisanie dla dzieci jest o wiele trudniejsze niż pisanie dla dorosłych. To też mam doświadczenie, bo mam wśród książek swoich również książki dla dorosłych i naprawdę muszę powiedzieć, że pisanie dla dzieci jest dużo trudniejsze niż pisanie dla dzieci jest dużo trudniejsze niż pisanie dla dorosłych. Tak, ja też się tutaj z tobą zgadzam, a jeszcze jakbyś mogła, Kasiu, powiedzieć, co według ciebie jest najważniejsze w pisaniu dla dzieci, bo to, co ja myślę, że wyróżnia twoje książki dla dzieci, to jest prostota. I paradoksalnie ty piszesz do dzieci w sposób bardzo prosty, bardzo prostym, zrozumiałym językiem, ale językiem takim pięknym, który do nich trafia, językiem pełnym emocji, ale też takich właśnie prostych emocji. Czy też zgodzisz się ze mną, że ta prostota w języku pisania w książkach dla dzieci jest właśnie bardzo ważna? No widzisz, właśnie chciałam odpowiedzieć, że powinnam pewnie odpowiedzieć na takie pytanie, że piękny język, piękne opisy przyrody i mądre rzeczy i morały, ale nie do końca się z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że przede wszystkim w pisaniu do dzieci ważna jest prawda, wiesz. Chodzi mi o taką prawdę. No dzieci są takimi trudnymi odbiorcami i od razu wyczuwają, kiedy coś im nie gra. I ja pisząc swoje książki, głównie piszę z pozycji narratora, czyli jestem dzieckiem w tych książkach, tak piszę w osobie pierwszej i te dzieci nie mogą wyczuć fałszu, nie mogą wyczuć, że jestem dorosła, muszą widzieć, że mówi do nich dziecko i to się udaje na szczęście jakby osiągnąć w tym pisaniu, więc tak jak mówisz, prosty język, mało tego, język bardziej taki ich dziecięcy, młodzieżowy, czyli trochę takie również słówka slangowe, że tak się wyrażę. Muszę się poruszać bardzo dobrze w ich języku, muszę się poruszać bardzo dobrze w ich sytuacjach.
Więc będę się upierać, że przy pisaniu takim jak moje, ważna jest ta prawda, czyli ważne jest przebywanie wśród dzieci, wyciąganie z nich tego, co mają najlepsze i przenoszenie tego na książki, na kartki książki, tak by dzieci nie wyczuły, że pisze te książki ktoś dorosły. Właśnie kolejnym moim pytaniem, które chciałam Ci zadać, to było pytanie, czy masz jakieś takie swoje triki i małe tajemnice właśnie na sposób pisania przez Ciebie, ale myślę, że właśnie nam odpowiedziałaś na to pytanie, że tym sposobem i tymi trikami to jest to, aby dziecko nie poznało, że książkę napisała osoba dorosła. I faktycznie myślę, że każdy z Państwa się z nami zgodzi, że czytając Twoje książki, czujemy tak, jakbyśmy byli kolegami tych dzieci. Ja właśnie czytając Fajną Ferajnę, czułam się, jakbym była jedną z osób, może nie w ich grupie, ale na pewno jakbym była jedną z dzieci, które uczęszczają do tej klasy, które są obok i są takimi obserwatorami. Tak, ja w ogóle, wiesz, bardzo kładę duży nacisk na to, żeby to nie były książki, i to znowuż tak zabrzmi dziwnie, ale żeby to nie były książki pisane, a książki opowiedziane. Czyli na zasadzie, że przychodzi nastolatek, staje obok drugiego nastolatka i opowiada mu swoją historię. I chyba to jest też ten sukces tych książek, wiesz, że jakby kto się czyta, od razu czuje się obok, od razu czuje się bardzo blisko historii i czuje się, jakby jemu równolatek tę historię opowiadał. Tak, to jest ten trik i ta tajemnica. Tak, i to bardzo dobrze wychodzi i to się właśnie składa na taką bardzo dobrą książkę dla dzieci. A powiedz, Kasiu, czy skąd czerpiesz inspirację do pisania twoich książek? Czy niektórzy bohaterowie z twoich książek mają jakichś takich odpowiedników w życiu, w prawdziwym życiu? Czy być może też czerpiesz inspirację obserwując znajomych, przyjaciół swoich dzieci, czy jakieś dzieci z rodziny, z twojego otoczenia? Bo nie da też się ukryć, że często przebywasz z dziećmi, bo prowadzisz również różnorakie warsztaty dla dzieci, także to środowisko jest ci bardzo bliskie. I to mi na pewno bardzo pomaga. Wiesz, to nigdy też nie są sytuacje, czy bohaterowie jeden do jednego, ale bardzo często czerpię, mam w domu dwóch nastolatków, oni mają znajomych, więc jakby podglądam. Nie tak, że siedzę i rzeczywiście, wiadomo, tak, uczestniczę w ich życiu cały czas, ale gdzieś tam podglądam, słucham, jak rozmawiają ze sobą przy mnie, tak? I bardzo dużo z tego czerpię. Czerpię też z warsztatów, tak jak powiedziałaś, bo mam cały czas możliwość przebywania z dziećmi, ale zdarza mi się też wsadzić do książki sytuacje z życia wzięte. Oczywiście, tak jak mówię, to nie są sytuacje jeden do jednego, one są ubarwione, podkoloryzowane, wiadomo, coś tam jest dodane, ale sytuacje rzeczywiście takie, które się wydarzyły w życiu, wydarzyły się na przykład moim synom, są pochowane. A czy w którejś z naszych najnowszych książek, w Fajnej Ferajnie albo w Antykwariacie Dobrych Życzeń, znajdziemy jakieś takie odwołanie właśnie do sytuacji, którą zaobserwowałaś w swoim życiu prywatnym? Wiesz co, może tak dokładnie na szczęście nie, ale wiem, że są to sytuacje, które trawią młodych ludzi. Są to dokładnie sytuacje z korytarza szkolnego i te rzeczy się wydarzają, te rzeczy są. I tym dzieciom, których dotykają, jest na pewno bardzo trudno, bardzo ciężko. Ja pamiętam swoją podstawówkę, wiesz, to też się nie, no minęło parę lat oczywiście, ale ta szkoła aż tak bardzo, jeśli chodzi o ten korytarz, się nie zmieniła. Dzieci nadal sobie dokuczają, dzieci nadal się etykietują, wyśmiewają, więc myślę, że te sytuacje dotknęły nie jedno dziecko, a jeszcze nie jedno dotkną. I dlatego ta książka jest dla mnie też taka bardzo osobiście ważna, wiesz, jakby bardzo chciałam tę książkę napisać. I cieszę się, że udało się to zrobić. Tak, ja też się z Tobą zgadzam i też pamiętam ze swoich doświadczeń szkolnych, że właśnie w szkołach, w klasach też pojawiają się pewne grupy i te grupy właśnie bardzo często ze sobą rywalizują i rzadko zdarza się, że grupy w klasie się lubią, raczej one zawsze tak działają na zasadzie opozycji i rywalizacji. Tak, i tu też wiesz, w tej ferajnie chcę pokazać to, że fajnie wiesz, być koleżeńskim, że fajnie zawiązywać te przyjaźnie, że fajnie robić coś razem, współpracować. Ja w ogóle we wszystkich swoich książkach staram się dzieciom pokazywać, że współpraca ma bardzo fajne strony, mocne strony, że więcej można osiągnąć,
kiedy się ze sobą współpracuje. Nie trzeba się za wszelką cenę lubić, no bo nie da się też tak, żeby wszyscy lubili się naokoło, tak? Tak, Ale oczywiście. współpracować można, więc bardzo tutaj silnie promuję tę współpracę, tę koleżeńskość między dziećmi w klasach. Tak, też bardzo dobrze powiedziałaś, że nie da się w grupie, w większej grupie osób, nie da się ze wszystkimi lubić, ale myślę, że zawsze warto przynajmniej próbować z każdym się porozumieć, prawda? O, dokładnie tak. Tolerować się po prostu, wiesz, jakoś żyć obok siebie. Niekoniecznie musimy sobie dokuczać, żyjąc obok siebie. Możemy stać obok siebie i tyle, tak? I się uśmiechnąć, bo to zawsze dużo robi. Tak, i właśnie te problemy, o których teraz rozmawiamy z Kasią, są bardzo widoczne w jej najnowszej książce Fajna Ferajna, czyli po prostu być sobą. I jest to taka książka właśnie o szkolnych perypetiach, o przyjaźniach, o zwadach, o codziennych dziecięcych problemach, ale też w tej książce znajdujemy takie podkreślenie indywidualności, tego, że każdy człowiek jest wartościowy, że każdy posiada jakiś talent, tylko czasami po prostu potrzebujemy jakiegoś takiego impulsu, aby ten talent odnaleźć. I tak też było w przypadku głównych bohaterów Fajnej Ferajny. Narratora Dawida Sezamka, na którego w klasie wszyscy mówią Ali, a wzięła się to z tego właśnie od jego nazwiska. Ksywka się wzięła od nazwiska, od Sezamka i kolegom skojarzyło się to z Alibabą, ale jak sam Ali o sobie mówi, na szczęście postanowili koledzy tę ksywkę skrócić i został tylko Alim, a nie Babą, bo nie chciałby zostać babą. A jak Dawid mówi, prawdziwego farta miała jego najlepsza przyjaciółka, taka przyjaciółka od urodzenia Basia, gdyż Basia nazywa się Tajner i została po prostu Tajną. I teraz poproszę Kasię, aby opowiedziała Państwu właśnie kilka słów jeszcze więcej o tej książce, a ja pokażę Państwu kilka takich slajdów, co możemy w tej książce znaleźć. Więc tak jak mówiłam, ta książka jest dla mnie bardzo ważna. Czemu jest ważna? Przez to, że poruszam w niej masę problemów, które trawią korytarze szkolne. Tak? W tej książce jest o etykietowaniu ze względu na wygląd zewnętrzny, tak? Czy na markę spodni, jaką ktoś nosi na sobie. Jest mowa troszeczkę o wyśmiewaniu kolegów, ale jest też bardzo dużo właśnie, jak już mówiłam, o koleżeńskości, o przyjaźniach, o pasji, o tym, że przede wszystkim myślę, że najważniejszy temat, jaki ugryzłam, to to, że zawsze będziemy najlepszą wersją siebie, że lepiej być oryginałem niż bardzo dobrą kopią. Generalnie chodzi o to, że jest to taka książka o tych relacjach rówieśniczych, o takim korytarzu szkolnym, o podwórku, o relacjach rodzinnych również, ponieważ musimy tutaj zaznaczyć, że jest to pierwsza część serii, więc ta książka będzie się rozwijać i wejdziemy i Tajnemu, Tajnej i Alemu do domu, wejdziemy z nimi na podwórko, będziemy z nimi przeżywać masę przygód. Nie wiem, co mogłabym jeszcze tutaj dodać. Ja może przeczytam taki króciutki fragment Tak, właśnie właśnie. tej książki o tym, co mówiłaś przed chwilą, że to jest właśnie książka o tym, żeby po prostu być sobą, o tym, że odstawanie nie od tak zwanej grupy nie jest w niczym gorsze i każdy tak naprawdę ma prawo żyć tak, jak chce i być takim, jakim chce. I tutaj właśnie będzie cytat z Basi, z Tajnej. Najfajniejsze w odstawaniu od reszty jest to, że absolutnie nikt nie oczekuje, że będziesz taki jak reszta. I wtedy możesz być po prostu sobą. I sami powiedzcie, czy ona nie jest łebska? To zdanie każdy powinien wydrukować i powiesić nad łóżkiem czy lustrem, bo chyba najlepiej jest być sobą. Może brzmi to trochę filozoficznie, ale jak się nad tym dobrze zastanowić, to jest w tym sens. Teraz już chyba wiecie, dlaczego Tajna jest moją przyjaciółką. Pojawiło się tutaj pytanie na czacie, czyli raczej jest to książka dla dzieci starszych od 4 klasy. To jest takie, myślę, 8+, tak, takie dzieci. Pewnie druga klasa się też tym odnajdzie. 8-9+, tak? Tak, ja też wiem, tak że myślę. Tajna jest nastolatkowie, więc jakby ona też nie ma wieku. Wiem też, że czytają dorośli, to jest bardzo fajne i myślę pożyteczne dla dorosłych, więc, ale jeśli idzie o tą dolną granicę, to 8+, myślę, że już się dzieci odnajdą. To Ja jest bardzo tak prosty myślę. język, tak? Problemy są poruszane duże, ale język jest prosty, więc dzieci się odnajdą. Tak, też myślę, że jeśli dzieci już
mają tę elementarną edukację, potrafią samodzielnie czytać, to zdecydowanie jest to książka dla nich. A jeśli chodzi o taką górną granicę wiekową, to myślę, że też nie ma jej co tak sztywno określać, bo jest książka naprawdę przezabawna, pełna humoru i jest taką po prostu miłą, fajną rozrywką. Tak, no ja bym w ogóle nie zawężała górnej granicy, bo tak jak mówię, w tej chwili książka jest, weszła dopiero na księgarniane półki i recenzentują, już zgubiłam się, ją dorośli robią recenzję, o tak będzie prościej. I dorośli też w niej znajdują bardzo fajne rzeczy, więc tak naprawdę fajnie, jeśli ta książka trafi i do rodzica, i do dziecka, i wspólnie ją przeczytają lub każdy oddzielnie. Będą mieli temat do dyskusji. Pani Katarzyna tutaj napisała, wiem, że w trzeciej klasie takie rzeczy mają miejsce. I właśnie, pani Katarzyna, to jest taka książka wyjęta z życia szkoły. Można powiedzieć, że to jest taki tydzień z życia pewnej klasy, tydzień z życia szkoły, gdyż bohaterowie przygotowują się do takiego święta szkoły i samorząd zaproponował, że każda klasa ma wymyślić jakąś coś ekstra, jakąś fajny pomysł, jak się zintegrować na jakąś fajną zabawę. Oczywiście w klasie Wrze pomysłów jest mnóstwo, od zorganizowania dyskoteki po inne formy aktywnościowe, aż w końcu wpadają na pomysł, aby zorganizować pokaz mody. I tutaj prym wiedzie klasowa guru, Paula, która nie jest szczególnie lubiana przez większość klasy, ale ma swoją wierną grupę przyjaciółek. Czy taką wierną, to się też jeszcze okaże, czy wszystkie przyjaciółki są, można powiedzieć, Pauli wierne, ale to wcale nie oznacza, że jeśli któraś z nich Pauli wierna nie była, to znaczy, że ona była nieuczciwa czy gorsza, bo Paula jest taką osobą bardzo zdeterminowaną, ale też można powiedzieć, że osobą toksyczną, jeśli można tak powiedzieć o dziecku, powiedzmy 10-11-letnim, gdyż Paula uważa się za lepszą niż wszyscy w klasie, nie pozwala jakby innym osobom, aby uczestniczyły też w wymyślaniu tego święta szkoły, tego pokazu mody, wszystko niby wszystko bierze na swoje barki, mówi, że ona wszystkim się zajmie, zorganizuje, ale chodzi jej wyłącznie o taki podziw, ale nie zależy jej na tym, aby ten podziw był dla całej jej klasy, tylko wyłącznie chodzi jej o osobisty podziw. Tak dokładnie jest, tak. Tak tutaj dokładnie jeszcze, przepraszam, jest. Kasiu, przepraszam, nie zapomnij myśli, tylko pani Urszula się pyta, czy będzie można odsłuchać ten webinar. U mnie coraz gorzej ze słyszeniem. Tak, pani Urszulo, ja przepraszam, nie powiedziałam tego na początku. Webinar jest nagrywany, wszystkie materiały webinarowe, właśnie nagranie z tego naszego spotkania, jak również certyfikaty otrzymają państwo kilka dni po zakończeniu webinaru. Dobra, to teraz, Kasiu, powróćmy do postaci Pauli. Tak, chciałam tylko dodać, że Paula jest taką osobą, jak tu mówisz, toksyczną, już uprośćmy to po prostu. Tak, jest zołzą. Jest taką osobą, że nawet kiedy jej ktoś nie lubi, to udaje, że ją lubi, bo Pauli najlepiej nadepnąć na odcisk, a kiedy Paula kogoś nie lubi, to cała klasa musi też udawać, że tej osoby nie lubi, tak? Bo Pauli nie można się narazić, bo wtedy Paula się mści po prostu. No, takie osoby też są na naszych korytarzach szkolnych, w naszej szkole. Pewnie każdy zna jakąś Paulę w szkole, więc no, Paula jest specyficzna, tak rzeczywiście. Tak, Paula jest specyficzna i podczas pokazu mody, który udało się jakoś wspólnymi siłami zorganizować, nastąpiła, można powiedzieć, z punktu widzenia naszych bohaterów katastrofa, gdyż nagle wysiadł im dźwięk, sprzęty przestały działać i nie mogli zorganizować tego w sposób taki, jaki chcieli. I wtedy w tym momencie grupę uratowała Tajna z Alim, a w sumie można powiedzieć, że Ali, bo on był prowaderem tego, i wystąpili, dali koncert, zaśpiewali i zagrali na gitarę. I właśnie wtedy cała szkoła była zachwycona, byli zachwyceni ich talentem. Część z klasy, którzy nie przepadali za Tajną i Alim, stwierdzili, że to są naprawdę fajne, wartościowe osoby i postanowili, że się z nimi zaprzyjaźnią. I w ten sposób powstał zespół pod nazwą Fajna Ferajna. Co Chciałabyś się też... oczywiście podobało Pauli, musimy Oczywiście. dodać, ponieważ cały blask i cały splendor za zorganizowanie tegoż pokazu mody spadł na Tajną Mialego
i Paula poczuła się jakby wpuszczona w krzaki, no, w maliny, tak, że ona się tak napracowała strasznie, a nikt jej nie klaszcze, a przecież na tym jej najbardziej zależało. Ale tu właśnie są takie, myślę, właśnie poruszone takie prawdziwe relacje z klas, prawdziwe relacje ze szkoły, tak, bo tak właśnie się dzieje w naszych szkołach, tak. Tak, i my tutaj zachęcamy Państwa cały czas do zadawania pytań na czacie, zarówno mi i Kasi. A dla mnie, Kasiu, jeszcze taką, myślę, bardzo ważną postacią w tej książce, która jakby wzbudziła moją sympatię szczególnie, była Łucja. Ta Łucja, właśnie jedna z przyjaciółek Pauli, ta można powiedzieć wyznawczyni Pauli, która przypadkiem, nie przypadkiem, myślę, że nie przypadkiem, bo Ucja była w tej paczce Pauli, ale ona tak naprawdę nie wyznawała, można powiedzieć, tych samych wartości co Paula, ale bała się jej sprzeciwić. I w momencie, gdy się odważyła i postanowiła też dołączyć do fajnej ferajny, wspólnie z Tajną i Alim chodzić jako wolontariusz do schroniska i zajmować się zwierzętami, Paula postanowiła Ucję wykluczyć ze swojej grupy, ale zrobiła to bardzo w podstępny i perfidny sposób, a mam na myśli tę sytuację z prezentacją na lekcji historii. Tak. Paula troszkę podpuściła Lucję. Nie spodobało jej się to, że chyba powiedziałabym, że Lucji opadły klapki z oczu, jakby i zobaczyła tę swoją guru w zupełnie innym świetle po tym pokazie. Zobaczyła też w innym świetle swoich innych kolegów, tak? Czyli jakby doceniła to, kim oni są, a byli sobą, po prostu byli sobą, więc doceniła to w nich, co było w nich najfajniejsze. No i dostało jej się od Pauli za to. Paula troszeczkę ją tutaj wystawiła, powalczyła o to, żeby Lucja dostała jedynkę za prezentację, której nie przygotowała. No, jeszcze też nie chcę dużo zdradzać, ale jakby, no zresztą możemy, bo tutaj możemy w tym gronie. Ja myślę, że w Jakby tym gronie nauczyciel, możemy. tak, nauczyciel zadał dzieciom prezentację. Paula przekonała Lucję, że tę prezentację już zrobiła za nią i że prezentacja jest gotowa i Lucja nie musi niczego robić. Łucja nieświadoma poszła na te lekcje historii i tam dopiero dowiedziała się, że nie ma odrobianej pracy domowej, bo Paula ją z tego grona wspólnego wykluczyła tuż przed odpowiedzią z historii i Łucji groziła jedynka. Ale tutaj znowuż pięknie zachowali się i Tajna, i Ali, i całe grono osób, które się już z nimi kolegowało, bo przekonało historyka, że tak rzeczywiście to Łucja tę pracę robiła z nimi. Oczywiście nie robiła, ale zachowali się po prostu bardzo ładnie i Łucja tej jedynki w konsekwencji nie dostała. Więc to też taka solidarność tutaj wiedzie prym w tej książce, jakby pokazanie, że ta koleżeńskość, solidarność, współpraca się opłaca i to jest następny taki hołd tej solidarności klasowej. Tak, i nawet w momencie, gdy Paula wypominała Uci, że w ogóle to ona nie rozumie, co ona robi z tą fajną ferajną, że tylko marnuje czas, to Ucja zdobyła się na odwagę i odgryzła się Pauli. Tutaj też przeczytam kolejny fragment. To nie będzie zmarnowany czas, powiedziała spokojnie. Wreszcie zrozumiałam, że dotąd go marnowałam. I wiesz, co myślę? Że te psy ze schroniska są bardziej ludzkie niż niejeden człowiek. Bardziej ludzkie niż ty, bo to, co jeszcze jest uderzające w postaci Pauli, to, że ona kompletnie nie potrafi być nikomu za nic wdzięczna. Być może wynika to z pewnego sposobu, w jaki Paula jest wychowywana, ale też jeśli już zdradzamy troszeczkę fabuły, to miała miejsce taka sytuacja, że piesek Pauli zaginął, rasowy, piękny pudel, bo Paula nie uznaje piesków kundelków, i wtedy fajna ferajna pomogła Pauli w odnalezieniu pieska. Paula, no, cieszyła się, niby była im wdzięczna, ale tak naprawdę ta wdzięczność taka była nie do końca. I myślę też, że współcześnie w szkole też właśnie nauczyciele spotykają się z takim problemem, właśnie takich osób trudnych, które nie chcą, są takie, można powiedzieć, też zdystansowane, zblokowane, które totalnie nie chcą się otworzyć na drugiego człowieka, na kolegę, koleżankę i nie potrafią albo nie chcą okazać tej wdzięczności. Myślę, że też, wiesz, to jest kwestia tej empatii, nie? Albo dzieci ją mają, albo nie mają, i albo się o tym rozmawia i pokazuje im, że wypada być empatycznym wobec innych ludzi,
Albo nie, i tutaj chyba Pauli brakuje tej empatii. Może masz rację, widzisz, tak głęboko nie wchodziłam nawet w Paulę, A widzisz, tak masz właśnie szansę jeszcze głębiej jeszcze w niż ja. kolejnych częściach wejść głębiej Tak, w postać Pauli. bo być może okaże się z czasem, że jest to problem wychowania, tego jeszcze nie wiem, ale rzeczywiście tak, wiesz, Paula to jest ta dziewczynka, która nie ma problemów z pieniążkami, to jest ta dziewczynka, która ma wszystko na zawołanie, to jest ta dziewczynka, która mówi, że nie uznaje zwykłych rzeczy, czyli kundelek jest dla niej nie do Morsy. pomyślenia w ogóle, jak można. Musi być to rasowy pudel i to idealnie przystrzyżony i idealnie wyczesany. To muszą być markowe ciuchy, to musi być najmodniejsza fryzura, tak? To jest właśnie tego typu dziewczynka i wszystko, co jest inne, co jest, to w jej mniemaniu jest gorsze. I tak jak już wspomniałaś o tym schronisku, nie, ona nie rozumie dlaczego, no właściwie to rozumie, bo uważa, że ludzie oddają kundelki do schroniska, dlatego że kundelki są nic nie warte, tak? I dziwi się tym swoim kolegom, że oni marnują czas i spędzają ten czas na wolontariacie i wyprowadzają te pieski na spacer. A ja jeszcze, Kasiu, myślę, że to też wynika z takiego niedowartościowania Pauli. To jest właśnie może dla ciebie też może ciekawy pomysł, sugestia na kolejne części, bo tak jak powiedziałaś, Paula za wszelką cenę lubi podkreślać i musi na każdym kroku podkreślać to, że ona ma, że ją stać. Tak jak powiedziała wtedy fajnej Ferajnie, że obroża jej pudelka jest więcej warta niż te wszystkie ich kundelki razem wzięte. Ma jakąś taką potrzebę Dokładnie tak. podkreślania tej swojej ważności, prawda? Być może tak właśnie jest, bo tutaj, wiesz, też tak jak mówisz, części będą następne i tak naprawdę nie wiem, dokąd mnie ta Paula zaprowadzi, co jej na końcu jeszcze wymyślę, ale być może masz rację, że okaże się, że to jest właśnie brak do wartościowania, brak też czasu w domu z bliskimi, bo czasem, przepraszam, czasem pieniądze zastępują relacje. Nie wiem, dokąd mnie ta Paula zaprowadzi, to się okaże. Państwa zachęcam do śledzenia losów Pauli, ponieważ zobaczymy, co się okaże w następnych częściach. Tak naprawdę ta Paula cały czas rośnie razem ze mną, to jest bardzo świeży pomysł. I no i tak, nie wiem, dokąd mnie ta Paula zaprowadzi. Tak, i na końcu Paula i cała fajna Ferajna otwierają nam naprawdę taką furtkę bardzo szeroko na to, co może się wydarzyć w kolejnych częściach, gdyż Ucja już na dobre przejrzała na oczy, powiedziała Pauli, że jest koszmarna, a Paula kompletnie nie mogła tego znieść, jak ktoś mógł ją potraktować w taki sposób. A tak naprawdę Ucja nie potraktowała Pauli w zły sposób, tylko powiedziała jej prawdę i w sumie zachowała się wobec niej tak, jak ona się zachowuje na co dzień wobec wszystkich. I widzę tutaj, Myślę, że Kasiu. zachowała się dużo lepiej nawet No, niż Paula tak. zachowała się na co dzień. Widzę, Kasiu, że Po prostu pojawiają nam się miała tutaj prawdę pytania. na oczy. Izabella pisze, że dziękuję za grę Hutę. Moja córka dzięki przygodzie koncertowej Alego i Tajnej zaciekawiła się, kim on jest. No, to mój ulubiony, jeden z ulubionych Mój muzyków, też. musiał się tu znaleźć. I idealnie tutaj pasował. I też mam taki pomysł, że w każdej tej części tajnej, fajnej, ferajny wstawię jakiegoś naszego polskiego muzyka, który tekstami coś chce przekazać. Więc to też jest gdzieś taka dróżka, żeby te dzieci zaprowadzić gdzieś dalej, żeby pogrzebały, tak jak córka pani Izabeli. Dobrze mówię, nie Tak, pamiętam. pani Izabeli, tak. Tak, może dzieci zaciekawią, pójdą dalej i zobaczą, że nie wszystkie teksty te muzyczne są takie umpa umpa. Niektóre mają rzeczywiście treść i można z nich coś wyciągnąć. Myślę, że to jest fantastyczny sposób i też otwiera dzieci na taką kulturę, nie tylko to, co mają na co dzień, można powiedzieć YouTube i TikTok, tylko taką właśnie wartościową kulturę, prawda? Tutaj nie wiem, No taki jest pomysł. Czy pan czy pani pisze nam, że myślę, że to super książka, musimy kupić do biblioteki, taka na czasie, bo naprawdę dzieci są różne. Także to tylko podkreśla, Kasiu, jak ty wspaniale potrafisz wejść w rolę właśnie bycia tym uczniem, tą koleżanką, można powiedzieć, naszych czytelników. Kolejna pani Bardzo Katarzyna się staram. pisze, dzisiaj Bardzo, dzieci... bardzo się staram. Dzisiaj dzieci tworzą grupki i są zawistne, zazdrosne, prowokują i zachęcają do złego. Widzę, że wiele właśnie tutaj osób się z nami zgadza. Także co możemy powiedzieć? Możemy jeszcze raz zachęcić Państwa do zakupienia pierwszej części Fajnej Ferajny. Obiecujemy, że będą następne. U Kasi w głowie już jest mnóstwo pomysłów.
Prawda, Kasiu? Ja myślę, że taka książka, prawda, prawda. Ja jeszcze tutaj dodam, że to jest książka, która jest świetną bazą do lekcji bibliotecznych lub lekcji wychowawczych, bo naprawdę dzieci same świetnie z tej książki wyciągną wnioski, ale fajnie te wnioski potem przedyskutować w grupie i może tak prewencyjnie uda się uniknąć rozmaitych sytuacji, bo kiedy dzieci przekonają się, że to wcale nie jest fajnie być taką Paulą i wcale nie jest fajnie przyklejać komuś etykietkę, to może wiele sytuacji zagasić przed pożarem tak naprawdę, więc ja polecam. Może nie powinnam, ale rzeczywiście polecam tę książkę pod uwagę przy takich rozmowach wychowawczych czy właśnie lekcji bibliotecznych. Tak, na pewno będzie wartościową książką w każdej szkolnej i domowej bibliotece. A teraz może przejdźmy do drugiej książki, bo już w miłym towarzystwie szybko czas płynie. Połowa naszego czasu dzisiaj zaplanowanego nam minęła. I teraz sobie z Kasią porozmawiamy o drugiej książce, Antykwariat Dobrych Życzeń. I to jest przepiękna, wzruszająca książka, która opowiada o najzwyklejszej, codziennej sytuacji, która może zmienić życie wielu osób. I może, Kasiu, najpierw też opowiesz nam, co cię skłoniło akurat do poruszenia tego tematu, do napisania tej książki? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja nigdy nie wiem, co mnie na początku skłania do napisania książki. Pojawia się pomysł w głowie i ten pomysł musi znaleźć się na kartkach i tak to wygląda. Troszkę chciałam tym antykwariatem dobrych życzeń pokazać, że to my jesteśmy sprawcami naszej magii codziennej, że tak naprawdę nie potrzeba nam różdżki Harry'ego Pottera, czy eliksiru, czy zaklęcia, że to my jesteśmy, mamy tę moc sprawczą. Dzieci mają tę moc sprawczą. To jest książka na wskroś przesiąknięta empatią i taka otulająca, takim dobrym uczynkiem. No to tak bardzo górnolotnie brzmi, ale rzeczywiście tak troszeczkę jest, że ten główny bohater jest tak wrażliwym dzieciakiem i tak empatycznym i tak bardzo mu zależy na tym, żeby wszystkim było dobrze, że sam nie zdaje sobie z tego sprawy, jaką magię naokoło czyni. Tak, ja Bez ci powiem, magii. Kasiu, z mojego doświadczenia, jak czytałam tę książkę tutaj właśnie w redakcji, aż koleżanki się dziwiły, bo jak skończyłam ją czytać, to byłam tak wzruszona i tak mi się podobała, a to naprawdę zdarza mi się nie tak często. Ja może teraz Państwu pokrótce streszczę fabułę tym Państwa, którzy nie wiedzą w kilku zdaniach i będziemy dalej z Kasią właśnie o tym rozmawiać. Tutaj głównym bohaterem jest 10-letni Antek, który odwiedza swoją babcię na wsi w celu porządkowania strychu. Dziadek Antka, z którym był bardzo niesamowicie związany, zmarł niedawno i właśnie Antek bardzo tęskni za swoim dziadkiem i rodzina chce sprawić chłopcu przyjemność i właśnie wpadają na taki pomysł, że wspólnie posprzątają strych, może poszukają jakichś pamiątek po dziadku, ale rodzice ukryli pewien skarb, prezent dla Antka, żeby mu po prostu sprawić przyjemność, żeby ta tęsknota, może nie żeby, oczywiście, żeby zapomniał o tęsknocie o dziadku, ale żeby jakoś mu tak minęło to, można powiedzieć, łatwiej. No i Antek znajduje mapę, ale jak się okazało, ta mapa nie doprowadziła go do tego skarbu, o którym myśleli rodzice, tylko znalazł pamiętniki dziadka, stare pamiętniki dziadka. I wszystkie pamiętniki były identyczne, były w brązowych okładkach, a jeden był w granatowej okładce. Babcia stwierdziła, że to jest niemożliwe, bo dziadek zawsze używał takich samych pamiętników i tylko kupował te w brązowych okładkach, ale jak się okazało, ten w niebieskiej okładce nic nie zawiera. No i Antoś postanowił, zapytał się babci, czy może wziąć ten notatnik ze sobą i teraz on będzie jakby kontynuował tę tradycję dziadka i też będzie zapisywał swoje przeżycia, codzienne jakieś rozterki, po prostu też chciał prowadzić taki dziennik pamiętnik. No i tutaj napotkał na pewien bardzo dziwny problem, a mianowicie w tym pamiętniku nie dało się pisać. Antek wziął jeden długopis, pisze, nic. Drugi długopis, nic. Ołówek nie pisze. Pisaki nie piszą. I wtedy wpadł na pomysł, że potrzebuje pióra, gdyż dziadek pisał zawsze tylko piórem i na pewno piórem będzie mógł napisać coś w tym pamiętniku. Udał się razem z mamą do pobliskiego sklepu papierniczego,
chciał kupić pióro, ale nie mieli tam piór wiecznych, tylko takie pióra kulkowe. Pióro kulkowe też nie podziałało. Dopiero co zadziałało, można powiedzieć, na ten pamiętnik, to było pióro wieczne, które Antoś znalazł w antykwariacie starszego pana, antykwariusza Anatola Kowala. I od tego momentu Antek zaczął zapisywać swoje prośby, życzenia i zadziałała się magia. Prawda, Kasiu? Opowiesz nam troszeczkę zadziała o tej się magii, magia. Na czym ta magia polega? Zadziała się magia, tak jak mówisz. Zadziała się taka magia, że czego chłopczyk nie napisałby wieczorem, to na drugi dzień się spełniało. Z tym, że były to takie życzenia dla innych i dopóki były to życzenia dla innych, wszystko na drugi dzień się rozwiązywało. Na zasadzie taki przykład podam, że był chłopiec obok Antka, Marcin, któremu dokuczało towarzystwo w szkole i Antek bardzo się martwił o tego chłopca i napisał w swoim pamiętniku, coś nie pamiętam teraz dosłownie, ale napisał coś w pamiętniku, że chciałby, żeby temu chłopcu było lepiej, żeby znalazł przyjaciół, a na drugi dzień okazało się, że problemy Marcina się rozwiązały i rzeczywiście znalazł przyjaciela. Jego przyjacielem został Antek i dlatego mówię o tej magii codziennej, że niewiele trzeba, żeby spełniały się nasze życzenia, tak? Bo to my musimy je spełniać. Była też historia z mamą Marcina, która miała bardzo przykre przeżycia ze swoim szefem w pracy, bo tutaj są też takie relacje dorosły-dorosły w bardzo delikatny sposób pokazane, takie konflikty między dorosłymi. I tutaj też Antoś po takiej awanturze, której był świadkiem, wrócił do domu i znowu napisał w swoim pamiętniku, że chciałby, żeby życie pani Joasi wyglądało inaczej. No i co się okazało? Za kilka dni, nie wiem czy następnego dnia, bo nie pamiętam, ale za kilka dni sytuacja pani Joasi diametralnie się zmieniła. Więc chodzi o to, że jakiego życzenia by chłopiec nie napisał, które dotyczyło kogoś obok, takiego życzenia z takiego szczerego serducha, to życzenie natychmiast się spełniało. Pamiętnik przestał niestety działać w momencie, kiedy Antoś zażyczył sobie czegoś dla siebie. I to jest takie pokazanie w tej książce tego, że fajne są życzenia, fajnie spełnia się czyjeś życzenia, że to jest dużo przyjemniejsze niż spełnianie swoich własnych. Chociaż muszę się tu usprawiedliwić, nie zostawiłam Antosia zupełnie bez spełnienia życzenia, bo okazało się, że ten skarb na strychu, od którego cała książka wyszła, że to było tym życzeniem Antka, bo on sobie zażyczył roweru, a ten rower czekał na strychu. Więc tak naprawdę jego to najfajniejsze, takie najważniejsze marzenie na ten moment się również spełniło. A ja jeszcze myślę, Także. Ja jeszcze myślę, Kasiu, że takim największym skarbem zarówno Antka i Marcina była ich przyjaźń. Ta, którą właśnie znaleźli przypadkiem między sobą i tutaj też mamy podobny problem jak w Fajnej Ferajnie, że jest szkoła i dlaczego się wyśmiewano z Marcina i nie lubili Marcina? Ano dlatego, że Marcin nie miał taty, bo jego tata zmarł tragicznie w wypadku, o czym nie wiedzieli jego szkolni koledzy. Mama właśnie radziła, można powiedzieć, radziła sobie jak mogła, ale było jej trudno, bo pracowała w tej księgarni, ale szef był bardzo apodyktyczny, za jakąkolwiek drobnostkę potrącał jej z pensji i Antek też był w szkole tym dzieckiem, Marcin. Marcin był w szkole tym dzieckiem biedniejszym i inni się z niego wyśmiewali. I to, myślę, to jest częsty problem w dzisiejszej szkole, a Marcin był chłopcem niesamowicie, podobnie jak Antek, niesamowicie wrażliwym, niesamowicie uczciwym. I tutaj możemy przytoczyć tę historię, jak znalazł na ławce w parku telefon, który należał do jednego z jego szkolnych kolegów i odniósł do szkoły, prześladowców, do sekretariatu, a na drugi dzień ta grupa, ta szajka tych chłopców mówią, że widzieli Antka poprzedniego dnia w tym parku i na pewno on ten telefon ukradł, a Antek był tak przerażony, Antek, przepraszam, ciągle mówię Antek, nie Antek, tylko Marcin, tak. Był przerażony, tak się ich bał, że nie był w stanie ze siebie, można powiedzieć, wydukać słowa, aby powiedzieć, że on ten telefon odniósł do sekretariatu, że on go nie ukradł. I tutaj z pomocą właśnie Marcinowi przyszedł Antek i od tej pory chłopcy stali się najlepszymi przyjaciółmi. I myślę, że to też... Tutaj jest, jak widzisz, ta sytuacja... Wchodzę ci w słowo. Tutaj nie jest ta wchodzi? sytuacja...
ta sytuacja, o której ty mówiłaś przy Fajnej Ferajnie, że być może wynika to z wychowania, bo tutaj ten szkolny prześladowca, który oskarżył Marcina o kradzież, tak naprawdę oskarżał jego i tak naprawdę był taki dla niego niefajny, ponieważ sam nie miał fajnie, bał się swoich rodziców i bał się tego, że dostanie karę za to, że zgubił swój nowy telefon. Jakby wiedział, co go czeka i szukał kozła ofiarnego, tak? Szukał kogoś, na kogo będzie mógł tą swoją złość przerzucić. I Tak, tak bo też być może często bał się bywa przyznać, że niestety. zgubił ten telefon po prostu. Tak. Tak. I tutaj, tak jak mówisz, można tę książkę przyrównać trochę do Fajnej Ferajny, tyle że tutaj jest historia jeszcze bardziej prosta i bardziej bajkowa, ponieważ to jest takie 6 plus, 6 do 9, 6 do 10, a może i dalej, mówię o latach czytelników, dlatego są problemy bardzo podobne, ale napisane z uwzględnieniem dla tej młodszej grupy wiekowej, dla tych dzieciaków już od 6 lat. Myślę, że sobie świetnie poradzą z tą Tak, ja historią. może wspomnę o takiej warstwie, można powiedzieć, technicznej tej książki. Tutaj mamy piękne, kolorowe ilustracje. Format jest B5, więc troszeczkę większy niż klasyczna A5. Duża czcionka, także na pewno dzieci, które uczą się czytać, bez problemu sobie poradzą z tą książką. Poza tym znowuż będę tutaj podkreślać, że to fajna książka do przeczytania wspólnie z rodzicami. Albo na lekcji, ponieważ można na bieżąco tutaj dyskutować wnioski, na bieżąco o niej rozmawiać, dopytywać rodziców i to jest też bardzo fajna forma dla tych dzieci, które jeszcze nie czytają, czyli 6-7 lat, no bo nie wszystkie siedmiolatki też wiadomo czytają płynnie, więc tutaj można fajnie sobie spędzić czas, budować relacje podczas czytania książki i czytać ją wspólnie. Tak, i to, co wyróżnia też, podobnie jak Ferajnę tę książkę, to jest właśnie moim zdaniem ta prostota. I to jest po prostu taka piękna, wzruszająca, empatyczna książka o tym, że życzliwość zawsze opłaca i zawsze owocuje nam czymś dobrym, że to, że będziemy dla kogoś życzliwi, nigdy nie sprawi, że jakby spotkamy się z czymś złym dla nas, że zawsze właśnie należy być takim otwartym, życzliwym i należy w drugim człowieku widzieć człowieka, a wtedy w każdym można znaleźć coś dobrego, bo nawet ten chłopak, który oskarżył Marcina o kradzież tego telefonu, potem było mu bardzo głupio i gdy jego koledzy tam jeszcze Marcinem potrząsali, się z nim przekomarzali, chcieli jakby dać mu, pokazać mu, że to oni są tymi lepszymi, że to on ukradł i dadzą mu nauczkę, a on przyszedł i powiedział coś w stylu: chłopaki, przestańcie, ja wiem, że tak nie było, dziękuję Marcin, że przyniosłeś, oddałeś mój telefon. Także też uczy, myślę, Tak, ta i książka wyciągnął do takiej niego pokory. rękę generalnie. Tak, i wyciągnął do niego rękę z przeprosinami. To jest bardzo ważne i też taki fajny element, że jednak nawet taki naprawdę gierok, jaki największy tutaj hulaka w szkole potrafi, właśnie ta pokora, o której mówisz, potrafi wyciągnąć rękę z przeprosinami i przeprosić, tak? I to jest też cenne. Więc no, myślę, że wiele takich fajnych tutaj rzeczy w tej książce utkałam, zamknęłam. Widzę, że pani Renata pisze, że wie od córki, że właśnie takie sytuacje się zdarzają w szkole, także i że Tak, my właśnie. to też właśnie wiemy. To są sytuacje dokładnie z korytarza szkolnego, tak? Nie mówię, że zdarzyły mnie się osobiście czy moim dzieciom, ale do mnie dzieci również wracają z takimi zwrotkami, z takimi informacjami i wiem rzeczywiście, że to są realia szkolne, niestety nasze realia szkolne. Pani Nina nam pisze, że jest ten problem, ale jak widzę, jak zachowują się ci bogaci rodzice, to dochodzę do wniosku, że dzieci taką pogardę do biedniejszych wynoszą z domu. I właśnie pani Nino, może dlatego byśmy bardzo polecamy właśnie obie te książki, że tak jak Kasia wcześniej wspomniała, będą one też nawet doskonałe właśnie na lekcję wychowawczą o takim właśnie rozmawianiu o tolerancji, o równości, o tym, że z nikogo nie można się wyśmiewać ze względu na jego status społeczny czy materialny. Czy Czy mają wygląd? państwo... Tak, Kasiu, proszę? Mówię, czy wygląd, Tak, czy wygląd? dopowiada. To może, czy mają Państwo jakieś pytania do nas, do Kasi? Proszę zadawać cały czas. A jeśli nie ma pytań, a nawet jeśli są, to oczywiście na pytania odpowiemy, ale że już zostało nam tylko 15 minut do końca naszego dzisiejszego spotkania, to byśmy chciały jeszcze z Kasią
porozmawiać i zaprosić Państwa na spotkania autorskie. Jeszcze chwileczkę przerwę, bo widzę, że Pani Izabela pisze, że tak, że ma w klasie ósmą dziewczynę, która ma skomplikowaną sytuację i dom raczej zaniedbany i dąży do tego, żeby nie odstawać od klasy. Tak, czasami. I to jest właśnie fajna ferajna, tutaj będzie idealną lekturą dla klasy. Fragmenty przeczytane na godzinie wychowawczej rzeczywiście mogą zdziałać cuda, bo wydaje mi się, że tym dzieciom, które dokuczają, również mogą się otworzyć oczy, ale na pewno tej części wahającej się w klasie, czyli tym dzieciom, które nie do końca wiedzą, do której grupy dołączyć, takim dzieciom na pewno będzie łatwiej podjąć decyzję i jakby znaleźć się w skórze tej dziewczynki, która czuje się nieco gorzej, tak? Tak, nasza Ucja może im bardzo w tym pomóc. Tak. Teraz jeszcze byśmy chciały Państwa zaprosić na spotkania autorskie z Kasią. Może Kasia opowie kilka słów, jak takie spotkania autorskie wyglądają, czy spotkania autorskie, czy warsztaty z dzieciakami, które prowadzi. A ja powiem Państwu, że jeśli byliby Państwo zainteresowani takimi spotkaniami autorskimi, to oczywiście prosimy o kontakt z nami, z księgarnią Tuliszków, najlepiej ze swoim opiekunem. A jeśli jeszcze są Państwo z nami po raz pierwszy i jeszcze nie mają przypisanego swojego dedykowanego opiekuna, to zapraszamy o kontakt telefoniczny czy to mailowy, a na pewno postaramy się ze wszystkim pomóc. A Kasiu, proszę, opowiedz parę słów o spotkaniach. Postaramy się Państwem zaopiekować. Tak, tak bardzo krótko. Warsztaty, głównie są to warsztaty dla klas 1, 3, 1, 4, jeśli tu mówię o warsztatach, nie spotkaniach autorskich. I są to warsztaty, które polegają na tym, że dzieci się troszkę ruszają, troszkę nie są to takie, wiecie Państwo, nie stoi z mikrofonem i nie wygłasza monologów, bo dzieci z pewnością by się nudziły. Więc rozmawiamy o książkach, bawimy się w pisanie książki, dzieci pobudzają swoją wyobraźnię, kreatywność. Świetnie pracują na takich warsztatach. Naprawdę przez te godziny wychodzą o tonę bogatsze w wiadomości, a zupełnie tego nie czują, ponieważ przez całą godzinę się świetnie bawiły. Więc polecam się serdecznie z warsztatami. Tak bardzo pokrótce to na tych warsztatach dzieci dowiadują się, dlaczego warto czytać i jak zbudowana jest książka, ile osób stoi za pisaniem takiej książki, bo to przecież nie jest tylko autor czy ilustrator, to jest cała rzesza ludzi, jakby choćby Paulina, która dzisiaj z nami rozmawia, więc cała masa ludzi stoi za taką książką i dzieci właśnie tego dowiadują, bo co jest ciekawe, zawsze kiedy pytam dzieci 1-3, co potrzebuje autor do pracy, to mówią, że komputera i drukarki. I dzieciom rzeczywiście wydaje się, że wystarczy mieć tę drukarkę, żeby wydrukować książki do biblioteki. A po takich warsztatach wychodzą o tę wiedzę mądrzejsze i co ważne, po tych warsztatach dostaję zwrotki od bibliotekarzy czy nauczycieli, że dzieci znajdują drogę do biblioteki, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo po to na te warsztaty też jeżdżę. Jakby dzieci dowiadują się, że w szkole to nie tylko klasa, szatnia i sala na WF, ale jest jeszcze biblioteka i biblioteka robi się przez moment oblegana. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Jeśli chodzi o spotkania autorskie, takie już spotkania, gdzie jest więcej tych dzieci, bo znowuż tutaj muszę wrócić do warsztatu. Warsztaty to są takie spotkania, gdzie jest 40-50 osób, bo w większym gronie nam się po prostu nie uda z tej interakcji z dziećmi jakby tutaj zabezpieczyć, no bo czym więcej dzieci, tym trudniej je zainteresować. A spotkania autorskie to już są tutaj bez limitu osób, uczestników, ale również te spotkania to nie jest monolog do mikrofonu. Tu również bardzo zależy mi na tym, żeby z dziećmi rozmawiać, żeby wywołać jakąś interakcję, żeby porozmawiać z nimi o tym, o czym one chcą ze mną rozmawiać. Dzieci mają swobodny czas na zadawanie pytań. Ja im opowiadam o pracy pisarza. Opowiadam im o swoich książkach. No jest naprawdę ciekawie, jeszcze nigdy nie zdarzyły się reklamacje, więc jakby myślę, że te spotkania są dla dzieci ciekawe. Myślę, że one są też ważne, bo wiecie Państwo, jak to jest, że jeśli chcemy dzieci nauczyć pierwszej pomocy, zapraszamy
ratownika, tak, medycznego. Jeśli chcemy o przepisach ruchu drogowego, zapraszamy policjanta. Jeśli chcemy ich nauczyć kochać książki, jeśli chcemy im pokazać, że książki są fajne, zapraszamy kogoś, kto jest związany z książką, czyli pisarza, ilustratora, kogoś z wydawnictwa. I wtedy te dzieci tak bardziej osobiście podchodzą do tych książek. Najpierw tego pisarza, który u nich był, a potem już jest taka prosta dróżka do innych pisarzy i do innych książek. Więc warto zapraszać. Nie mówię w kontekście własnym, że akurat mnie, ale naprawdę warto zapraszać autorów, ilustratorów, osoby pracujące w wydawnictwie na takie spotkania, żeby dzieci mogły poczuć to osobiście te osoby z drugiej strony książki. Pani Katarzyna właśnie też napisała nam na czacie, gorąco polecam takie spotkanie, nie tylko dla dzieci, ale także spotkanie z dorosłymi czytelnikami, są bardzo interesujące. I właśnie Kasiu też wspomniałaś o tym, że na takich spotkaniach mówisz, kto stoi za taką książką, że to nie jest właśnie tylko autor, ale również autor, ilustrator, cała redakcja wydawnictwa. I może jeszcze jak tak mamy parę minutek, to byś może opowiedziała o współpracy z ilustratorkami. Jak to jest w twoim przypadku? Bo czasami jest tak, że autor pisze tekst, ilustrator dostaje ten tekst, czyta tekst i jakby oni pracują każdy oddzielnie, można powiedzieć. A ty właśnie pracujesz ze swoimi, mogę tak powiedzieć, ze swoimi ilustratorami, z ilustratorami, którzy ilustrują twoje książki, można powiedzieć, że wasza praca to jest tak naprawdę jeden do jednego, prawda? Wy się kontaktujecie ze sobą, uzgadniacie różne kwestie. Nie zawsze tak było, przyznam, że nie zawsze tak było. Musiałam to też sobie wypracować jakby swoją ciężką pracą bo nie każdy wydawca też pozwala na to, żeby autor mógł sobie tutaj wybierać ilustratora, czy grymasić przy ilustracjach, czy kontaktować się. No może nie chodzi o ten kontakt, tylko o to, że to jednak redakcja podejmuje decyzję. Mnie się akurat trafia tak, że mam wybranych swoich ilustratorów ulubionych, mam z nimi świetny kontakt i mogę z nimi dyskutować na każdym poziomie od początku. Nawet zanim książka powstaje, mogę już im zdradzić, czego sobie, nawet nie czego życzę, tylko jak sobie wyobrażam te ilustracje. Ale też, żeby tak nie było, to zostawiam tę dowolność ilustratorowi, bo uważam, że on też jest jakby takim współautorem tej książki dla dzieci. Tak, te ilustracje mają uzupełniać tekst, mają tak ładnie ten tekst, te ilustracje mają wypływać z tego tekstu, mają być takim dokończeniem tekstu. Więc zostawiam tutaj dużą dowolność ilustratorom. Ale tak jak mówisz, tak, dyskutuję na każdym poziomie, na każdym, no bo lubię, jeśli te moje książki są takie od początku do końca dopracowane tak, przeze i to mnie, czuć, więc te ilustracje z tekstem są bardzo kompatybilne, tutaj wszystko pasuje ze sobą idealnie. Pani Małgorzata się pyta, Kasiu, czy spotkania autorskie są tylko dla klas 1-3? Nie, absolutnie nie. Spotkania autorskie są bez limitu wieku, że tak powiem, zwłaszcza, że tutaj z wydawnictwem Ibis jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby powstała książka również dla młodzieży, czyli dla siódmych, ósmych klas, pierwszych, drugich, liceum i tak dalej, i tak dalej. I ta książka z pewnością powstanie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym się również spotykała z takimi starszymi klasami. Już dzisiaj również czwarte, piąte, szóste klasy nie widzę żadnego problemu, więc z przyjemnością przyjadę i porozmawiam również z takimi uczniami, a za moment również ze starszymi. Z kolei pani Anna pisze, czy jest możliwość zorganizowania spotkania autorskiego online. Ja może powiem z naszej strony, że Kasia jest mobilna, Kasia może chętnie jeździ po całej Polsce ze spotkaniami, prawda? A spotkania online oczywiście też są możliwe, prawda, Kasiu? Jak najbardziej. One nie są wtedy takie, być może tej interakcji nie ma z dziećmi. Wtedy to głównie opiera się na takim monologu mówionym. Oczywiście pytania zawsze, tak jak tutaj, możemy zorganizować na Zoomie to spotkanie i będzie wtedy prościej. Ale oczywiście tak, nie ma żadnego problemu. Możemy coś tutaj wymyślić wspólnie z wydawnictwem. My też ze strony wydawnictwa i księgarni myślimy, że nie będzie żadnego problemu. Proszę pani Anno o kontakt z księgarnią, czy to z opiekunem, czy bezpośrednio pod numer ogólny, a na pewno się dogadamy i takie spotkanie uda się zorganizować. I jeszcze na zakończenie chciałybyśmy wspólnie z Kasią zaprosić wszystkich z Państwa na Targi Książki w Krakowie.
które odbędą się już w przyszłym tygodniu od czwartku do niedzieli, a my szczególnie zapraszamy Państwa w sobotę o godzinach od 13 do 14, Hala Wisła, stoisko D20, to będzie nasze stoisko wydawnictwa IBIS, a w godzinach 13-14 naszym gościem będzie właśnie Kasia. Będzie można z Kasią porozmawiać, zakupić najnowsze książki, uzyskać autograf i dedykację, także serdecznie zapraszamy. I również, bardzo Kasiu, wiem, że będziesz z zapraszam. nami w niedzielę. Również będę w niedzielę. Na pewno coś fajnego Państwu zaproponujemy jeszcze na niedzielę. W niedzielę jeszcze godzina do ustalenia, będziemy pewnie ogłaszać, ale jak najbardziej tak, sobota i niedziela zapraszamy bardzo serdecznie, bo zawsze jest fajniej spotkać się osobiście i porozmawiać w 4, 6, 10 oczu niż takie spotkanie przez telefon. Tak, przez telefon czy przez internet. Chwileczkę poczekamy, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Pani Kasia pisze, że poleca. Pani Kasia, którą tutaj widzę, właśnie już była na spotkaniu. Miałyśmy okazję się spotkać bardzo osobiście, więc Kasiu, pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Dziękuję za interesujące spotkanie. My również dziękujemy. Bardzo. Dobrze, także myślę, że powoli będziemy, Kasiu, kończyć. Mam nadzieję, że Państwu się podobało, że przeprowadziłyśmy dla Państwa ciekawą rozmowę i zainteresowałyśmy Państwa naszymi najnowszymi wspólnymi książkami, co widzimy po czacie, że tak było. Ja bardzo dziękuję Ci, Kasiu, za rozmowę. Mi było bardzo miło z Tobą rozmawiać i do zobaczenia w Krakowie. I wzajemnie mnie również było bardzo miło spotkać się i spotkać Państwa, chociaż Państwa nie widzę. I do zobaczenia w Krakowie i na spotkaniach autorskich. Tak, Pani Karolina, super szkolenie, czy certyfikaty będą wysłane na maila? Tak, Pani Karolina, oczywiście jak zawsze będą wysłane na maila. Prosimy tylko o zapas kilku dni, a na pewno będą wysłane. Gdyby nie były wysłane przez około tydzień, wtedy prosimy o kontakt mailowy, doślemy osobiście. Pani Agnieszka, dziękuję za inspirację do działania. Pozdrawiam wszystkich, również pozdrawiamy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałyśmy, zapraszamy do Krakowa, zapraszamy do organizacji spotkań autorskich i warsztatów z Kasią. Ja bardzo chętnie Państwa odwiedzę. Pani Urszula pisze, że nie może się doczekać lektury książek. Pani Urszula, a my nie możemy się doczekać, jak już Pani przeczyta, aby się podzieliła z nami opinią. Wyrażam, tak. Dziękuję za spotkanie, dobranoc. Dziękuję za spotkanie z ciekawą pisarką. Na pewno kupię Pani książki. Cudownie. Pani Nina się pyta, a Pani Nino, chodzi o koszt spotkania, to też prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami i wtedy oni udzielą Pani szczegółowych informacji. To myślę, że możemy się, Kasiu, pożegnać jeszcze raz z naszymi widzami. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo. Bardzo nam było miło. Do zobaczenia i zapraszamy Państwa na kolejne webinary. Również zapraszam. O, jeszcze dostałam laurkę tutaj. Tak, Kasia to super babeczka, spotkanie z nią super sprawa.